Halo, halo, nadaje stacja towarzyska by BMW Motorrad Morawiński. Jesteśmy tutaj przy wejściu do nocnego targu. Czarne kontenery, te piękne motocykle, to właśnie my. Słuchajcie, śmiało podejdźcie do nas. Słońce wyszło, nawet robi się ciepło. Szoki, niedowierzanie. 2 godziny temu była ściana deszczu, ale jest coraz lepiej, więc chyba się uda. A po co my tu? Dlaczego my tu? No chcemy wam przybliżyć troszeczkę motocykle, chcemy was zachęcić do jazd, więc pomyśleliśmy sobie, że zaczniemy naszą historię od zaproszenia specjalistów w tej dziedzinie, czyli Motobanda. Przyjadą? Ponoć są, ponoć siedzą. I cóż, chcielibyśmy porozmawiać, jak zacząć jeździć. Czy trzeba być postawnym mężczyzną z brodą? Czy trzeba mieć odpowiedni wzrost? Czy może można być niskim kucherkiem, kobietą, która nie ma takich barów jak mężczyzna, a jeździ? A uśmiecham się dlatego, bo jest z nami i Martyna z Motobandy i Petit. I to z nimi sobie porozmawiamy właśnie o tym, jak zacząć. Petit, rzuć jakimś żartem, bo zrobiło się poważnie. Aha, że ja się, no nie. Jak to zawsze mówię, przybyła tutaj ta przystojniejsza i piękniejsza część Motobandy. Jakby ktoś się pytał o kudłatego i łysego. Więc jesteśmy my z Martyną. Miejmy nadzieję, że odpowiemy na każde pytanie, które gdzieś tam będzie. Ja może się przywitam, cześć. A, no, cześć, cześć. Cześć, cześć. No to słuchajcie, pomiędzy nami stoi piękna maszyna, stoi przed nami R18, bestia. Podoba mi się. Nie mam prawa jazdy, nie jestem motocyklistką, nie jeżdżę. To co zrobić, żeby zasiąść na takim motocyklu, poczuć się pewnie i zacząć jeździć? I czy to jest dobry pomysł, żeby zaczynać w ogóle od takiego motocykla? Martyna, zaczynaj, bo Martyna od niedawna jeździ. Dokładnie. Niedawno zdała na prawo jazdy, ale już jeździ i już stała się częścią motocyklowego świata. I jak widzicie, nie jest brzuchatym motocyklistą, tak jak ten pan z tyłu na zdjęciach za nami. To powiedz nam, jak to się zaczęło. Okej, to znaczy myślę, że warto wyjść od tego, że jesteście pewni, że jesteście chętni, by zostać motocyklistą i że zawsze chcieliście jeździć motocyklem. I tak naprawdę od impulsu i od tej chęci wychodzi cała reszta. Nie wiem, czy 1,8 litra to jest dobry wybór na początek, bo trochę to waży i jednak taka tężyzna fizyczna i świadomość i swojego ciała i własnych jakby możliwości jest też bardzo ważna, ale przede wszystkim impuls i chęci, a cała reszta się ułoży. I ja cały czas powtarzam, że dopóki nie spróbujesz, dopóty się nie dowiesz, czy to jest faktycznie dla ciebie. No dobra, ale to gdzie spróbować? Czy od razu trzeba się zapisać na kurs prawa jazdy, gdzie już mentalnie musimy sobie podjąć tę decyzję, że chcemy zacząć, tak? Czy może jest szansa, żeby zacząć gdzieś w jakimś bezpiecznym środowisku, nie na ulicach, z jakimiś przyjaciółmi czy z jakąś szkołą jazdy, ale jeszcze nie zapisując się? A może wystarczy zostać tym takim przysłowiowym plecakiem osoby, która już jeździ? To znaczy ja pozwolę sobie tylko dokończyć, jeśli chodzi o moją historię i potem oddam głos Petitowi. Wszystko zależy od tego, jakie mieliście wcześniej doświadczenia, bo ja nie miałam żadnych, więc ja nie odważyłabym się wziąć czyjegoś motocykla i zacząć jeździć, jakby nie mając pewności co do tego, czy jestem w stanie go w ogóle utrzymać, czy sięgnę, a raczej nie sięgnę, to jakby było oczywiste. Więc od samego początku postanowiłam, że po prostu zapisuję się na kurs. Petit? W moim przypadku było to kompletnie inaczej, bo było trzeba po prostu dojechać gdzieś tam dalej do pracy, a w naszym pięknym polskim państwie się przepisy zmieniły i na prawo jazdy kategorii B po prostu, bo można wsiąść na 125. Więc wyszedłem z założenia, czemu nie? Gdzieś tam, może nie, że marzenie, ale zawsze chciałem jeździć na motocyklu i stwierdziłem, dobra, kupuję 125, zaczynam jeździć. Ale dzisiaj też mam trochę inne podejście, trochę inną wiedzę i trochę inaczej poukładane w głowie, może ze względu na motobandę, a może też ze względu na wiek. I chyba bym tak nie zaczął, właśnie ze względu na to, że poszukałbym jakiejś szkoły, albo może od razu wyszedłbym z założenia, że zamiast pchać się na ten motocykl 125, może warto od razu iść na kategorię A. I tak też zaczęła Martyna, czyli zaczęłaś od wyboru szkoły, i tak naprawdę pierwsze kroki stawiałaś,
Czy zaczynałaś jeździć pod okiem profesjonalistów, pod okiem instruktorów i to tam zaczęła się twoja przygoda. No dobrze, to mnie się podoba motocykl, więc myślę o tym, to poszukam szkołę. Wybieram szkołę, ile muszę wyłożyć pieniędzy na szkołę? Mniej więcej. Troszkę warto zasięgnąć gdzieś tam języka, poczytać, czy to po internecie, czy się od kogoś dowiedzieć. Bo nie ukrywajmy, każdy z nas patrzy na cenę, żeby było jak najtaniej, ale umówmy się, nie zawsze najtaniej jest najlepiej, coś za coś. My, szkoła Hajs, którą gdzieś tam dużo przeżyliśmy, z którą Martyna dużo przeżyła i ja również, jest dobrym wyborem pod jednym względem. Nie dlatego, że nie wiem, mają jakąś tam dobrą renomę i tak dalej, tylko po prostu są to ludzie, którzy są prawdziwymi motocyklistami. I oni motocyklem nie jeżdżą od święta, tylko jeżdżą nim zawsze, na co dzień, wciąż, kiedy tylko mogą. I to jest duża zaleta, że są to ludzie, którzy po prostu nie nauczą cię przepisów, nie pomogą ci zdać prawka, tylko wprowadzą cię w ten świat motocyklizmu. I wydaje mi się, że szukając właśnie szkoły, na to trzeba zwrócić uwagę. I też ogólnie zaczynając jeździć, czy ktoś chce robić to prawko od razu kategorii A, czy jednak wybiera tą 125, tak jak ja zrobiłem. Dzisiaj też wiem, że właśnie poszukałbym tych ludzi, bo ich jest pełno dookoła. Dobrze, że wspomniałeś o szkole OSK High, czyli szkoleniamotocyklowe.pl. Taka mała gratka dla wszystkich tych, którzy tu przychodzą. Jest konkurs, w którym nagrodą główną jest wygranie kursu prawa jazdy w tejże szkole. O szczegółach powiemy wam pewnie na końcu troszeczkę więcej. Natomiast warto już dzisiaj obserwować stację towarzyską na Instagramie, bo tam na pewno też będziecie mogli się dowiedzieć więcej, jak takie prawo jazdy, właściwie kurs na prawo jazdy, bo jedno niekoniecznie musi się wiązać z drugim. Można wygrać, więc śmiało obserwujcie nas. No dobrze, szkoła wybrana. Natomiast no, motocykl ma to do siebie, że jest to nie jest to samochód, w związku z czym jeździ się nie będąc w środku niczego. Jest się na zewnątrz, więc trzeba się odpowiednio ubrać i wyposażyć. To co muszę mieć na start, bo skórę mam, ale to chyba nie o taką skórę chodzi jednak. Martyna, z czym zaczynałaś? Na początku może właśnie chodzić o taką skórę. Bo ja, kiedy zdecydowałam się na kurs prawa jazdy, też nie miałam nic tak naprawdę, nie miałam kompletnie nic i nie miałam nawet od kogo pożyczyć tych ubrań. Na szczęście w przypadku akurat szkoły High, w której robiłam ten kurs, szkoła High dysponuje czy kaskami, czy na przykład ochraniaczami, które można dodatkowo założyć na odzież, w której przyszedłeś. I jeżeli chodzi o mnie, to ja wykorzystałam moją starą skórzaną kurtkę, którą miałam wyrzucić. Postanowiłam, że dobra, skoro mam leżeć, zakładam, że będę leżeć na kursie. Po prostu uzbroiłam się w dodatkowe ochraniacze. Założyłam zwykłe takie podwyższane buty, które w sumie mam teraz na sobie. I z takich fajniejszych rzeczy, które można kupić, a które też jakoś bardzo nie naruszą budżetu, jest chociażby kominiarka ze względów higienicznych, bo możesz wypożyczyć sobie kask ze szkoły, ale jakby masz kominiarkę swoją. I na przykład rękawice. I ja zawsze też podkreślałam, że dodatkowe akcesorium, na które już przeznaczysz część budżetu, jest motywujące, mobilizujące w jakiś sposób, więc tyle myślę, że na początek. Konkluzja jest taka, że nie trzeba wywalać kilku tysięcy złotych na taką odzież, żeby tylko ubrać się na kurs prawa jazdy. A ja bym powiedział, że może jak się właśnie na początku wyda trochę więcej pieniędzy, to nas to bardziej pchnie, żeby jednak to prawko zrobić i się nie zrezygnuje po drodze. 10 godzina i to masz takie... Kurde, wydałem 3,5 tysiąca na ubrania. Już nie za bardzo się podoba, już się 2 razy glebłem, może coś. Nie, znaczy ja się sam z siebie dzisiaj mogę śmiać, bo jak ja zaczynałem przygodę moją motocyklową, to może nie będę się wypowiadał, czym zaczynałem, bo większość ludzi chyba by mnie zjadło pod... Nie, lepiej nie wiedzieć. Najgorsze jest to, że też w tych nieodpowiednich ubraniach motocyklowych zdarzyła się gleba i jakiś czas potem tego żałowałem. Ale też takich najważniejszych rzeczy, o których warto wiedzieć i myślę, idąc na kurs, co warto zainwestować, to wiadomo, jest kask, który potrzebujemy, który możemy albo nie możemy dostać w szkole, bo to różnie w dzisiejszych czasach bywa. Jak się już decydujemy na to prawko, to moim zdaniem warto zainwestować w ten kask i mało tego, nie mieć takiego podejścia w stylu, na kurs,
to kupię byle jaki, a potem to kupię lepszy, bo potem się okazuje, że zamiast kupić ten lepszy, to już go w ogóle nie kupujemy, tylko jeździmy w tym byle jakim, bo jest w sumie dobrze i ja nie widzę różnicy. I warto iść od razu w coś lepszego, bo umówmy się, to nasze bezpieczeństwo jest to rzecz najważniejsza, no bo jest na naszej głowie i ją chroni. Co do reszty ubrań, też myślę, że warto tu nad tym pomyśleć, może nie od razu rzucać się na nie wiadomo co i nie wiadomo jakie rzeczy, no ale warto mi się gdzieś tam pomyśleć na pewno nad tymi rękawiczkami, bo to też jest kwestia higieny, jak ktoś nie lubi po kimś, a wiadomo jak człowiek jeździ, robi to prawko, to się trochę mimo wszystko stresuje, poci i potem trzeba się zastanowić, czy warto po tej osobie zakładać ten kask, który no nie ukrywajmy, troszkę może śmierdzieć, więc tu chyba warto zainwestować jednak w swoje. No i też myślę, że nad kurtką też zawsze warto się zastanowić. Jedyne, co mogę od siebie też dodać, jeśli ktoś faktycznie nie chce wywalać nie wiadomo jak dużej kwoty pieniędzy, to poza kaskiem, który jednak warto mieć nowy i nie brać po kimś, albo w szkole, gdzie dostaniemy czasami za luźny, to można po prostu się zastanowić nad używkami tak naprawdę, nie? Bo kurtka jest rzeczą, która no, ktoś pojeździ sezon i nadal będzie się nadawała, tak? No, tam się nic wielkiego nie zmieni. Ja tylko się wtrącę z tym kaskiem, żeby kupować jednak nowy, bo jakby nie znamy historii kasku używanego, a w przypadku, kiedy kask raz dostanie... No nie, tu jakby w ogóle nie ma mowy o kasku używanym. A powiedzcie, bo gdzieś słyszałam, i nie wiem, czy to jest prawda, że kaski dopasowują się do głowy, do danej no, czaszki, więc już zostają w takim układzie, więc dlatego też warto kupić nowy kask, że on będzie już twój dopasowany do twojej anatomii tak naprawdę. Znaczy ogólnie kask składa się z trzech najważniejszych elementów, czyli skorupa zewnętrzna, im bardziej trwały materiał, tym lepsza, EPS, czyli najprościej mówiąc styropian, ale nie jest on oczywiście odpowiednio zrobiony, nie jest to taki jak na blokach gdzieś tam do ocieplania, który odbiera całą energię uderzenia i też jest bardzo ważnym elementem, bo jednak chroni najbardziej naszą głowę. No i trzeci element to jest wysiłka, która bezpośrednio ma styk z naszą ogólnie głową. No i faktycznie jest to element, który się dopasowuje do kształtu naszej głowy. No i też niestety, jeśli ktoś kiedyś pójdzie w jakąś używkę, aby się nad tym zastanawia, to może być też to bardzo błędne odczucie, bo już mamy kask, którym ktoś jeździł i on już nie będzie dopasowany do naszej głowy. I może nie będzie powodował dyskomfortu, ale no umówmy się, jeśli dojdzie do jakiegoś zdarzenia drogowego, to wtedy się wszystko okaże, a może się okazać, że nie był to dobry pomysł. To jestem w szkole, jestem ubrana, mam swój kask, mam rękawiczki, mam jakąś kurtkę starą, skórzaną. Zaczynam swoją przygodę. Czym jeżdżę? Jakie są to pojemności, jakie wielkości? Nie jestem najwyższa, ty też Martyna nie jesteś najwyższa. To od razu mam wizję tego, że nie będę dosięgać do ziemi i na pewno tych wywrotek będzie dużo. To jak to wygląda? Istnieje takie ryzyko i bardzo dobrze, że masz taką świadomość. Faktycznie jest tak, że te niższe pojemności są lżejsze, bywają niższe, ale też nie zawsze. W moim przypadku bardzo mylącym motocyklem była Honda CB125, która jest bardzo wysoka i do której jakby w ogóle nie sięgałam i nie brałam pod uwagę tego, żeby w ogóle na niej jeździć. Mówisz 125, wy wiecie o co chodzi. Ja trochę wiem, ale jedna piętnasta tego. Jedna piętnasta tego. To mały. Ale pod względem wagi już jedna trzecia tego, nie? Więc no. Ale uwaga, nie lekceważymy 125. Bo podkreślam, ja nie wiedziałam nic. Nie wiedziałam, gdzie jest sprzęgło, gdzie jest hamulec. Nie miałam kompletnie pojęcia o tym, jak jeździ się na motocyklu. Ważnym aspektem jest to, że motocykle kursowe są obudowane w gmole. I nie wiem, czy akurat te nasze miały crashpady. W każdym razie no, w momencie, kiedy ja na przykład upadłam przy zerowej prędkości, motocykl też mnie nie przygniótł. Czyli to są te takie ramy, które są dookoła motocykla, które właśnie chronią i motocykl, i... ciebie, jak dokładnie się wywracasz. Tak. Ile tych wywrotek było? Osiem. To dużo, czy nie? To znaczy, jeżeli wezmę pod uwagę to, że to były wywrotki przy zerowych prędkościach, bo po prostu motocykl mnie przeważył. Miałam za niską prędkość, zrobiłam ósemkę, moto mnie przeważyło, ja jakby nie zdążyłam podłożyć nogi i po prostu się wyłożyłam z tym motocyklem. Nie były to jakieś inwazyjne rzeczy, więc... No bo słuchajcie, to jest trochę tak jak na rowerze. Można się wywrócić stojąc, a jak się jedzie, no to już raczej się nie wywracamy, bo
bo fizyka działa po prostu. O właśnie, teraz jeszcze warto sobie wytłumaczyć jedną rzecz, bo odnośnie jeżdżenia, możliwości jeżdżenia na początku na motocyklu o pojemności 125, bardzo dużo ludzi łapie się na tym, że mają 125, ale 125, 125 nierówna. Możemy mieć 125, która faktycznie będzie miała ten koni 15, czyli spełnia ten przepis, który jest ujęty w polskim prawie i możemy jeździć, jak mamy prawko B na samochód. Ale mamy 125, których koni mają 30 czy 30 kilka i niestety tych przepisów nie spełniają. I to może być często zaskoczenie, jak zaczyna nagle drogówka, hola hola, ty wyciągasz kategorię B, a facet mówi patrząc w papiery, no wie pan co, ale będzie mandacik i nie wiadomo za co, nie? Ale poczekaj, czy ja cię dobrze rozumiem, bo ja mam prawo jazdy kategorii B. Czyli teoretycznie mogłabym wsiąść na jakiś motocykl i pojechać? Abstrahując od tego, że nie jeżdżę na motocyklu i pewnie nie najlepiej by się to skończyło na pierwszej prostej. Nie, to się czasami tak wydaje. Jeśli ktoś dobrze umie jeździć na rowerze, to myślę, że na 125 też sobie poradzi. Jedyne co, no to ruch ręka, noga, no bo trzeba jakby używać dwóch nóg i dwóch rąk, żeby jeździć. Dokładnie. No nie, przepis jest skonstruowany w taki sposób, że możemy jeździć motocyklem o pojemności do 125 cm, czyli wielkości... no silnika, tej pojemności silnika. No i druga sprawa, drugi najważniejszy element to jest moc tego motocykla, która nie może przekraczać 15 koni. To ile mogę pojechać? Zależy czy z wiatrem, czy z górki, pod górkę. No, to wszystko zależy od tego, czy dużo ważymy, czy mało, czy duży był obiad, czy mały, czy jesteśmy duzi, czy nie. Przeciętnie? Nie no, 9 dyszek, stówkę pójdzie, nie? Nawet nie. Więcej pójdzie 125. Czyli to... do miasta idealnie. Myślę, że ważniejsza rzecz, jeśli chodzi o jazdę po mieście takim motocyklem, to jest spalanie na bardzo niskim poziomie, bo nawet możemy znaleźć motocykle, które gdzieś tam poniżej 2 litrów będą paliły, nie? Na setkę, więc oszczędnie. No i też to, co się dzieje dookoła, bo jednak nie jesteśmy sami na tej drodze. Dlatego to bezpieczeństwo jest najważniejsze i faktycznie warto pewnie zainwestować w kilka rzeczy na początek. No dobrze, bo odeszliśmy od tematu. Tak jest to prawo skonstruowane, żeby już mieć chyba więcej w głowie niż mniej, co? Bo jednak na motocyklu ta świadomość, że jest się na jednośladzie, że jest się w przestrzeni z wieloma innymi użytkownikami ruchu, jest chyba ważna, co? Martyna, twoje pierwsze kroki już na ulicy. Jak to było? Ekscytacja przede wszystkim. W ogóle samo zdanie prawka to jest jakby wkroczenie w troszkę inny świat już. No wiesz, ja pamiętam te... X lat temu, jak zdawałam na prawo jazdy kategorii B i ta euforia po zdaniu za pierwszym razem, proszę to odnotować. Brawa. Faktycznie była bardzo, bardzo, bardzo duża. Faktycznie to jest jednak coś, ale od razu się człowiek nie rzuca w trasę autostradą do Włoch też. Absolutnie. Tak naprawdę to jest dopiero początek nauki takiej już w przestrzeni drogowej. I dopiero wtedy, kiedy już jakby nie masz tego stresu, wiesz, że masz pełne uprawnienia, jedziesz sobie tyle, ile chcesz, jedziesz sobie jak chcesz, w swoim komforcie. Wszystko też zależy od tego, no, jacy jesteśmy. Ja raczej jestem roztropną osobą, więc... prędzej wcisnę hamulec przed zakrętem, niż odkręcę manetkę. Każdy jest roztropny, póki nie wsiądzie na motocykl o większej pojemności i nie wjedzie na autostradę. Nie? Ale ja nie mówię, że nie kusi. Absolutnie mnie kusi cały czas. Odkręcałabym non-stop. Tylko nie wiem właśnie, czy nie ma piachu na drodze na zakręcie. Nie wiem, czy ja zaraz się tutaj nie stracę równowagi. W każdym razie w moim przypadku podsumowanie jest takie, że jestem bardzo szczęśliwa, że to zrobiłam. Wsiadam na motocykl, wyjeżdżam sobie na 4 godziny, wracam po 4 godzinach szczęśliwa i z muchami w zębach i jest okej. Okay. Zmień kask. No nie właśnie. Zamyka się, nie? No właśnie, się zamyka, no, albo się jeździ w pełnym. Pierwszy sezon też jest taki, że nie patrzysz na jakieś tam niedogodności, tylko cieszysz się, że jedziesz. Tak, zamykamy szybkę. Tak, zapinamy kurtkę, zapinamy też kask. No, zapinamy kask, tak, tak, tak. Petit, bo ty dzisiaj przyjechałeś motocyklem, więc jesteś, wprawdzie troszeczkę się rozebrałeś gdzieś po drodze, ale generalnie masz już takie ubranie motocyklowe. Widzę, że masz komin na sobie. Znaczy nie, komin mam bardziej... Znaczy nie, jeśli chodzi o komin, dużo ludzi jeździ w kominiarkach, coś co też ja polecam odnośnie ubrań motocyklowych. Raz, że higiena, dwa, że tam wiele innych elementów. Warto. Mimo, że sam to polecam i wszystkim mówię, żeby jeździć w kominiarce, to sam w niej nie jeżdżę. Po prostu mi nie leży, no co mam powiedzieć.
I często gdzieś tam odnośnie zakładania kasku się to przydaje, a kolejna sprawa, no mamy temperaturę jaką mamy, na motocyklu temperatura odczuwalna jest jeszcze niższa, no a jednak jest to taki newralgiczny punkt pomiędzy kaskiem a kurtką, gdzie faktycznie jeśli czegoś nie założymy dodatkowego, no to poczujemy to po jakimś czasie, może nie w mieście, może nie przy tych prędkościach, ale wyjedziemy gdzieś kawałek i już czujemy jak ten chłód do nas dochodzi, nie? Więc taki komin po prostu się przydaje. Martyna, kominiarka? Masz długie włosy, to chyba kominiarka, co? Zawsze kominiarka, zawsze warkoczyk, tak. Warkoczyk, no właśnie, bo te włosy nie mogą zawiać, bo wtedy to jest chyba taki moment kryzysu na drodze, bo co tu zrobić? To znaczy nie wiem, bo nie jeżdżę w rozpuszczonych. Ja nie, też no, nie ale wiem. Potem kwestia jakby rozczesania włosów, no to już nie musimy sobie o tym opowiadać, no ale kominiarka u mnie jest jak najbardziej wskazana. No dobrze. Skończyliśmy kurs, idziemy zdać prawo jazdy. Na czym jedziemy na egzaminie? Czy to jest motocykl, na którym się uczyliśmy w szkole i to z nim przyjeżdżamy? Czy na egzaminie mamy flotę motocykli, która tam się znajduje i jest taki moment, jak tu się dopasować i odnaleźć na tym motocyklu? Bardzo dobre pytanie. Znowu wracamy do przepisów. No jeśli chodzi o sam motocykl, to jest to uzależnione od tego, na jakim motocyklu zdajemy. Na egzaminie jest uzależnione od tego, w jakim wordzie zdajemy, bo sam word jakby robi przetarg i wybiera sobie motocykl. Czy możemy jeździć motocyklem, na którym się uczyliśmy? Są szkoły, które jak najbardziej dają taką możliwość. Jest to jakaś tam kwota, którą płacimy i szkoła nam ten sam motocykl, na którym się uczyliśmy jeździć, podstawia na egzamin. Wiadomo, trzeba tam spełnić jakieś. Czyli nie mogę przyjechać tym motocyklem na egzamin. Myślę, że pan egzaminator mógłby się mocno zdziwić, mógłby być zaskoczony i od razu z góry wyjść z założenia, że tu coś nie gra, nie? Więc ja bym nawet nie próbował. No, może gra za bardzo. Przyjdzie, popatrzy, mówi, no fajna maszyna, nie? To pani już umie. No. Nie, no niestety, tak jak to powiedział mój egzaminator, jeśli też chodzi o kategorię B, to, że pan zdał egzamin, wcale nie świadczy o tym, że potrafi pan jeździć. I tu dochodzimy do tego, co się dzieje dalej. Dostajemy blankiecik, że możemy jeździć. Czyli nasze oczy od razu kursują po wszystkich konfiguratorach, wszystkich marek na czele z BMW oczywiście. Najbardziej na BMW. Oczywiście. I co? No bo tych motocykli w mojej nomenklaturze mamy Harleje, ścigacze i te zwykłe. A to chyba nie tak jest, co? No. W mojej nomenklaturze to by był Harley. Uwaga, wszyscy z BMW teraz zatykają uszy. Znaczy, no, typ motocykla, czyli po prostu mówmy, no, cruiser, albo niektórzy jak to nazywają, chopper. No, przecież, no, jest to typowo cruiser, chopper raczej ma troszkę inne cechy. Typów motocykli jest bardzo dużo i coraz więcej ich dochodzi. Z mojej strony, co polecam wszystkim, którzy się pytają, jaki motocykl kupić, to w sumie powiem trzy rzeczy. Żeby miał wtrysk, żeby miał ABS, bo on się naprawdę przydaje, to nie jest bajka, że ABS fajnie mieć, tylko warto mieć mimo wszystko. No i trzecia rzecz, korzystać z jazd próbnych, tak jak tutaj. Są motocykle o różnej pojemności, o różnej wielkości. Faktycznie nas... zapomniałeś o czymś, przepraszam. O czym? Proszę. O szybie. Szybka. Aha, jeszcze. Tak, ja zawsze powtarzam, że jestem dzieckiem szyby w motocyklu. Jak motocykl nie ma szyby, to nie warto jeździć. Ale to już tak fajnie nie wygląda. Tak, tylko przy 150 na autostradzie to się przypomina, że ten wygląd już nie ma znaczenia, nie? Bo już nikt motocykla nie widzi, że tak szybko jedziemy, że to nie ma znaczenia i nagle się przypomina, że te właśnie muchy wszystkie i wiatr nas ściąga z maszyny i to jest, dużo zmienia wtedy, nie? Powiedziałeś, żeby testować motocykle, to ja dopowiem faktycznie na stacji towarzyskiej, czyli tu, gdzie teraz się znajdujemy, mamy 5 motocykli testowych, różnych, różnistych, małych, większych i tego typu. Więc śmiało można testować, jeżeli ktoś już tę kategorię A na swoim koncie ma i chciałby zwrócić swoje oczy ku BMW być może. Albo A2, bo jest 310. Też jest. Którą też można na kategorię A2 pojeździć. Dokładnie. No dobrze. Czyli są Harleje, są ścigacze i te pośrodku. Powiedziałeś o trzech ważnych elementach, ale mimo wszystko chyba na pierwszy raz
są jakieś określone motocykle, którymi powinniśmy się interesować. Martyna. U mnie sytuacja obecnie wygląda tak, że mam przyjemność testować motocykl z racji jakby współpracy z motobandą, więc w tym momencie jeżdżę motocyklem o pojemności 300 cm sześciennych i tam jest 28 albo 29 koni mechanicznych. On przede wszystkim wpadł mi w oko, więc nie oszukujmy się. Musi być się. Ładny, wiedziałam, że to o to chodzi. Nie boli cię to oko? Nie. Faktycznie jest tak, że to musi być jakaś tam miłość od pierwszego wejrzenia, a potem jakby weryfikujemy to, czego pragniemy versus to, co możemy. I ja akurat miałam dużo szczęścia, bo wsiadając na Voga, ponieważ jest to motocykl Vogue 300. Nie mów tu takich rzeczy, bo to nas wyrzucą. Następny będzie BMW. Następny będzie BMW, ale ja biorę 310 bardzo mocno pod uwagę. No i pięknie. W każdym razie miałam dużo szczęścia, bo przymierzając się do tego motocykla okazało się, że jak na mnie to sięgam do ziemi. Więc jest wow, okay. To już jest plus. To już jest plus. Jestem w stanie go też utrzymać, bo motocykl waży około 160 kg, o ile mnie pamięć nie myli. I jakby cała reszta też mi pasowała. On jest delikatny, fajny, mocowo też jest w sam raz na początek. Mierzyłam siły na zamiary. Może w ten sposób. Super, no i chyba o to chodzi, żeby się nie porywać za szybko na motocykle, które jeszcze nie są dla nas tak naprawdę. No dobra, to mamy motocykl, wyjeżdżamy i co się dzieje dalej? Czy jeździmy w grupie, czy jeździmy samotnie? Jak wygląda ta kultura jazdy? I tutaj też komfort jazdy jak wygląda, bo słuchajcie, no siedzicie na motocyklu, mówisz, że wyjeżdżasz sobie na 4 godziny, to jest potężny ładunek godzinowy tak naprawdę spędzony w siodle, uwaga, będę mówić taką nomenklaturą motocyklową, już mnie tu nauczyli. Siedzisz w siodle, trzymasz tę kierownicę przez 4 godziny. Czy to jest komfortowe? Ja się chciałem zapytać tą nomenklaturę, kto powiedział o tym siodle, bo to jakaś konna taka chyba nomenklatura. To nie mówi się tak? Ja tak mówię. Ktoś mówi, że jedzie w siodle? Halo, motocykliści? Nie, nikt nie mówi o siodle. Też mi się tak wydaje, że z tym siodłem to jest jakiś ktoś kiedyś... No to czekaj, to jak się mówi? Kurde, no na motocyklu albo... No tak po prostu. Po prostu, no. 4 godziny na motocyklu, ciężkim. Nawet jeżeli wybierasz ten lżejszy, to i tak robi swoje pewnie dla ciała. Nie da się ukryć, że sprawność fizyczna jest korzystna w tym wypadku, nie? Jeżeli jest się wytrenowanym, sprawnym człowiekiem, to jakby poradzisz sobie chociażby na przykład z oporem wiatru, bo ja przyznam, że przy wyższych prędkościach mnie po prostu ściąga z tego motocykla, więc ja też muszę się jakby spiąć i zaprzeć całym swoim ciałem, żeby z niego nie spaść, może tak? Kurczę, to nie jest chyba aż takie przyjemne, co? Jak cię tak ściąga na prawo, lewo? To znaczy... Podkreślam, że ja mówię tylko i wyłącznie o sobie i u mnie jakby to, że gdzieś tam ćwiczę, też pomaga w jeździe na motocyklu. Pamiętajmy, że jak zsiądę z tego motocykla, ja też muszę go móc postawić na nóżkę, przestawić, wycofać nim, oprzeć go, nie wiem, na biodrze, żeby go troszkę przesunąć. No to też jakby wymaga jakiejkolwiek nie sprawności. Nie strasz ludzi. Nie straszę, ale to wymaga sprawności fizycznej. Jak pierwszy raz wrzuciłam sobie na biodro MT-07, tuż przed jakby jak zaczęłam kurs i stwierdziłam, że muszę go wycofać, bo jak? Jest ciężki. No jest ciężki. Uwaga, R18 ma wsteczny i silniczek, który ciągnie go do tyłu. To pomaga. No i 340 kWh? To ktoś mi tam... Ja też myślałem, że jest mniej, ale... A ludzie, którzy faktycznie robią te dystanse 200-300 gdzieś tam nazwijmy na raz, bo siada niektórymi motocyklami, to faktycznie myślę, że też mają trochę inne myślenie i z czasem jak sami zaczniemy robić takie dystanse, to właśnie też zaczniemy zauważać wiele innych rzeczy. Dobrym przykładem odnośnie tego, co mówiła Martyna i tego wiatru jest to, o czym dużo ludzi może w ogóle nie pomyśleć, jadąc motocyklem, że wyjedziemy zza ciężarówki i dostaniemy taki podmuch powietrza, że nas może z pasa wyrzucić, tak? No, jest to element, który dopiero się dowiemy, jak faktycznie pojedziemy, nie? Jak mijasz samochodem ciężarówkę, to często dostajesz taki podmuch wiatru, który się już czuje, więc wyobrażam sobie, co musi być na jednośladzie. Natomiast moje pytanie o komfort wiąże się też z tym, że często widzę właśnie takich motocyklistów, jak tu mamy na zdjęciach z tyłu, którzy jeżdżą na tych swoich takich chopperach, cruiserach. Uwaga, mogę coś mylić, ale chyba tak jest. I mają dosyć ciekawą pozycję na tym motocyklu. Uwaga, pokazuję. Czy to jest wygodne? Czy oni się nie męczą? Samo trzymanie ręki w górze na tej kierownicy już się wydaje męczące, a jak tym jechać, jak tym kierować? Jak? Ja się nie wypowiem, naprawdę nie wypowiem się, bo dla mnie to jest
fascynujące zjawisko, mogę się temu przyglądać. Czyli jest to zjawisko. Ale, nie urażając nikogo, bo nie taki jest mój cel, ale sama się zastanawiam, jak. Miałem okazję raz jechać na takim motocyklu i wydaje się to niewygodne, ale nie jest aż tak źle. Czy to jest trochę tak, że taki, jaki motocykl wybierzesz, to trochę świadczy o tobie jako o człowieku na co dzień? Czyli ci na tych chopperach to faktycznie są osoby, które jeżdżą na grillowaną kiełbaskę do Doliny Charlotte na zlot, a ci na ścigaczach to ci wariaci, którzy na co dzień chodzą w jeansach z czapeczką z daszkiem. Akurat Martyna masz czapkę z daszkiem, ale no trochę tak jest. Ale glany, więc. Ale glany, więc gdzieś po środku. Miesza. Czyli gdzieś dlatego naked. To nie naked są to jest rodzaj kolejna motocykla. Nowa nazwa. Bez owiewki. Na guźki. Więc jakiej jak owiewki? Czyli szybki. A. Golasek. FK 900. To naked. Czyli stylówki. Ważny element życia motocyklisty. Tylko mogę taki podać przykład, gdzieś tam, z którego my się często z chłopakami śmiejemy. Przychodzi osoba świeża, kupuje swój pierwszy strój motocyklowy. Stylówka. Tak, i bardzo często jest to osoba, która kupuje skórę. Nigdy tej skóry, mówimy o pełnym kombinezonie, czy to jednoczęściowym, raczej dwuczęściowym. I z frędzlami. Nie, o skórze takiej bardziej sportowej. No bo umówmy się szczerze, najczęściej mimo wszystko myśląc o motocyklach, mamy w głowie motocykle sportowe. No, wydaje mi się, tak zwane plastiki gdzieś tam najczęściej w głowie są. I się często taki motocykl wybiera, no bo wiadomo, prędkość, przyspieszenie, wygląd na tym motocyklu. Jeszcze jak ktoś jest fanem sportu i widzi Rossiego czy innych ścigających się na torze, to ma w głowie, czy jest to domena faktycznie ludzi jeżdżących na torze niż typowo po ulicy. Ale... No dobra, wracając do skóry. Tak, czyli tak. Ten kombinezon taki całościowy, najczęściej w fajnych kolorach, tylko to jest taki kombinezon, w którym nie przejdziemy po ulicy, jak zejdziemy z tego motocykla, bo nam się nie wyprostują ręce, prawda? Też nie do końca. Tutaj ja bym powiedział, że trzeba mieć pewną świadomość i właśnie odnośnie tych ludzi przychodzących, szukających pierwszego stroju motocyklowego i wybierających skórę, to my często z chłopakami pierwsze pytanie, jak słyszymy, że ktoś zaczyna tą przygodę i się zastanawia nad tą skórą, to zawsze zadajemy pierwsze pytanie, czy kiedykolwiek miałeś na sobie skórę. Jak ta osoba odpowiada nie, to my mówimy, dobra, porozmawiamy za 15 minut. I mija 15 minut i są osoby, które mają, to ja już nie chcę skóry, nie? Bo faktycznie trzeba mieć świadomość, jakie te ubrania, nie że są niewygodne, ale właśnie powodują jakiś dyskomfort. I idąc dalej tym tropem, dużo ludzi wybiera te motocykle właśnie sportowe ze względu na, mówię, dużą prędkość, przyspieszenie, wygląd i wiele innych rzeczy. I tylko też trzeba pomyśleć o tym, że na tym motocyklu mamy odpowiednią pozycję i się trzeba zapytać, co będzie na tym motocyklu, jak przejedziemy 100-150 km, czy trzeba kręgosłup wymienić, czy może nie. Czyli jednak ten komfort. Jak najbardziej. No i to też właśnie zależy jakby od motocykla, nie dużo. Wbijam kij w mrowisko. Jeśli chodzi o mnie i też rozmawiając z różnymi innymi motocyklistami, ja nadal gdzieś tam będę komunikować to, że wygląd w jakimś stopniu też dodaje takiego animuszu i jakby wzmacnia te odczucia, które czerpiemy z jazdy motocyklem. To tak oczywiście komfort przede wszystkim i Petit ma w 100% rację, natomiast wygląd gdzieś tam też wydaje mi się, że jest istotny, chociażby dla samego kierowcy. Nie tylko na pokaz, tylko dla samego siebie, żeby lepiej się czuć. Chciałem powiedzieć coś złośliwego, ale nie będę taki złośliwy. Że przerost formy nad treścią? Nie, że... To, co nie dojeżdżę, to dowyglądam? Nie odnośnie okay. Tego. Bardziej mi chodziło o to, że dużo weryfikuje robienie długiej trasy. Okej. Okay. Ale nie zawsze musisz robić tę długą trasę. Jak ja sobie myślę o tym, jak ja bym chciała jeździć na motocyklu, to wcale nie długie trasy, tylko raczej właśnie praca dom, żeby było szybciej, nie w korkach. Tylko co wtedy zrobić z tym ubraniem motocyklowym, bo jednak w pracy muszę wyglądać w określony sposób, powiedzmy. I co, w plecaku za każdym razem? Jak to wygląda co dzień? Czy sakwy? Ale sakwy to już tak fajnie ten motocykl wtedy nie wygląda. Zależy od pracy. Zależy od pracy, dokładnie. Ale określony sposób to znaczy jaki? Bo to jest... Znaczy pytanie jest takie, motocykl na co dzień i z czym to się wiąże? Bo wsiąść na motocykl, założyć odpowiednie ubranie, kask i pojechać to jest łatwe. Ale co w momencie, gdy musimy faktycznie dojechać do pracy, gdzie no, teoretycznie musimy się przebrać w cywilne ubrania? Co jeszcze, jeśli to musi być koszula i marynarka? Co z butami? No buty też trzeba mieć na przebranie. Czyli właściwie tak naprawdę ten plecak nam rośnie trochę.
Znaczy to, znaczy właśnie, to jest uzależnione bardzo mocno od tego, jak musimy się w pracy przebrać, bo ja jeżdżę faktycznie motocyklem na co dzień do pracy i potem w pracy siedzę 8 godzin i chodzę, siedzę i robię milion innych rzeczy i póki ta temperatura jest okej na zewnątrz, czyli nie przekracza stopni 25 i jest komfort pod względem samej temperatury, to robię to w ubraniach motocyklowych. No, mam na sobie dżinsy motocyklowe, które nie wyglądają jak motocyklowe. Mam na sobie buty motocyklowe, które no, myślę, że nie każdy od razu powiedział, że są motocyklowe i spędzam w tym 8 godzin i nie czuję tego dyskomfortu, tylko też wiadomo, no, każdy ma inny próg komfortu i każdy właśnie ma inną pracę i inaczej w tej pracy musi być ubrany. To jakie są minusy jazdy na motocyklu? I czy są? Wy jesteście motocyklistami, to może powiecie, że nie ma, ale myślę, że komfort powiedzieliśmy. Czasami jest większy, czasami mniejszy, okej, okay, trochę zależy od stylu, trochę od motocykla. No ale dzisiaj mamy deszczową pogodę chociażby. Był bardzo mocny deszcz przed południem. Część osób dzwoniło, żeby zrezygnować z jazdy próbnej, no bo właśnie deszcz. To jakie są jeszcze minusy? Pieniądze padło. Pieniądze. Ja myślę, że pogoda po prostu weryfikuje prawdziwych motocyklistów. Czyli i w deszczu można. Można. Znaczy ja sam jestem osobą, która raczej stara się nie jeździć w deszczu, no ale są różne sytuacje, gdzie nie ma czasami wyjścia. No ale mimo wszystko też trzeba do tego podejść w taki sposób, jakie kto ma właśnie podejście i dla kogo co oznacza komfort, bo są ludzie, którzy zrobią w kilometru nie wiadomo, w deszczu nie wiadomo jakie kilometry i dla nich to będzie frajda i radość i ta przygoda, bo też umówmy się, jeśli chodzi o jazdę na motocyklu, wielu robi to dla jakiejś tam przygody. I frajdy. I frajdy. Martyna, jaki jest minus, o którym możesz pomyśleć? Ja na razie tych minusów nie widzę, bo ja się cieszę, że jadę w ogóle. Absolutnie. Minusy? I tak wszystkie drogi i wszystkie moje wnioski prowadzą tylko do tej kwestii komfortu, bo albo zmokniemy, albo zmarzniemy. Myślę, że to. A ja bym powiedział, że właśnie koszty. No koszty to, znaczy koszty tak w ogóle to tak. No ale też pytanie, z jaką świadomością podchodzisz do tego motocyklizmu? No nie, jeżeli... Chodzi mi o koszty pod względem tego, jak kupujemy motocykl, zaczynamy nim jeździć i jest fajnie, jest super, ale przydałby się może drugi. Że koszty rosną. Tak, a potem trzeci, a potem trzeba zbudować większy garaż i trzeba kupić jeszcze troszkę tych ubrań, które będą pasowały pod każdy. Potem wychodzą nowe malowania fajnego kasku, który lubimy i też trzeba go kupić i tak. Te koszty rosną, no bo umów się też, mimo wszystko ciągle jeżdżenie na motocyklu to jest hobby. No właśnie, bo to jest hobby tak naprawdę, za które jesteś w stanie zapłacić więcej, bo to tak jak trenujesz jakiś sport, który też pochłania pieniądze, tak samo jeździsz na motocyklu de facto, więc z tymi kosztami trzeba się liczyć. To jest tak samo jak jesteś fanem samochodów i też gdzieś przesuwasz tę granicę, koszty rosną, to jest jasne. Natomiast myślę, że na motocyklu zacząć można swoją przygodę w rozsądnych pieniądzach w miarę. Na start wystarczy pi razy drzwi. Jak chcemy zniechęcić ludzi, to możemy powiedzieć, ale... No nie, ale niekoniecznie od razu musisz mieć też motocykl na własność. Możesz go wypożyczyć pewnie z wypożyczalni na jakąś wycieczkę. Nie musisz od razu wszystkiego mieć, chociaż warto mieć na pewno ubranie i sprzęt w postaci kasku czy butów. Ciężkie, bo nie wiem, na ile tutaj faktycznie możemy rzucać liczbami, bo to, że sky is the limit, no to wiadomo, tak? Natomiast jeżeli miałabym określić jakiś taki budżet minimalny, jest tyle czynników, tyle zależności, bo słusznie wspomniałaś, że nie musimy mieć na samym początku motocykla, bo jest tyle opcji wynajmu, jakby wykorzystania też tego, co oferują czy szkoły jazdy, czy jakieś ośrodki doszkalające, że można sobie robić co tydzień wycieczkę motocyklową i już, dostaję motocykl, jadę. Jadę na tor, też na przykład korzystając z jakichś tam szkoleń motocyklowych. To a propos motocykli, też dobrą sprawą, którą coraz częściej słyszę i dużo ludzi w to idzie, to jest... Leasingowanie motocykli, jest to ciekawa opcja. Wynajem długoterminowy. Wynajem długoterminowy, 310, tak. 300 zł netto miesięcznie. Taka tutaj mała reklama, polecam. Nie, myślę, że to jest fajna opcja właśnie pod względem tego, że faktycznie od razu zamiast się rzucać na jakieś duże kwoty i kupować te motocykle za nie wiadomo jakie pieniądze, no bo umówmy się, fajnie jest mieć nowy motocykl, bo w tym motocyklu nie ma problemu, on jeździ, tam wszystko ojejku, działa. Fajnie mieć 3 od razu, no wiadomo. Tak, no, no, ale no, jeśli mamy rzucić jakąś realną kwotą, no to powiedzmy, że jeśli chodzi o ten motocykl, jeśli nie mamy jakichś dużych oczekiwań, no to faktycznie no, między 5, 7 a 10 tysięcy, jeśli chodzi o sam motocykl,
już coś znajdziemy, no ale też zawsze warto mieć w głowie, że kwota motocykla to nie jest tylko sam motocykl, ale jeśli kupujemy używany ten motocykl, no to musimy doliczyć do niego niestety to, że nie wiadomo jak ten motocykl się będzie sprawował, to, że sprzedawca obiecał, że on tam opony wymienił, że on tam zrobił nie wiadomo co, my spojrzymy na te opony, faktycznie mają tylko rok, ale to, że mają przejeżdżone 15 tysięcy kilometrów i trzeba w sumie już je pomału wymieniać, to możemy tego nie zobaczyć, bo jesteśmy świeżi, nie wiemy o co chodzi. Ale jeśli chodzi o same ubrania, to taka realna kwota na początek, myślę, którą trzeba położyć na te ubranie, żeby faktycznie cały komplet wziąć, to jest gdzieś w okolicach 3-3,5 tysiąca. Do przeżycia. Jak chcesz zacząć faktycznie jeździć świadomie na motocyklu, to nie jest zaporowa kwota, myślę. Nawet bym powiedział, że jeśli nasze hobby porównamy z innymi, to nawet tanio. No właśnie. A co do używanego motocykla, zawsze można iść do dealera motocyklowego i kupić sprawdzony motocykl ze sprawdzoną historią i wtedy mamy większą pewność. Polecamy się też my w tym przypadku, jako BMW Motorrad Smurawiński. Tak, macie używki? Mamy różne opcje. Ale tylko BMW czy inne też? A to porozmawiamy później, ale no, mamy BMW przede wszystkim. Dobrze, tak, BMW, dobrze. Sprawdzone. Wiemy, co się działo z tymi motocyklami, więc to jest fajne. No dobrze, bo odbiegamy. Martyna, wspomniałaś, że nie miałaś pojęcia, jak jeździć, nie wiedziałaś, za co się zabrać, co chwycić, gdzie jest sprzęgło. To skąd pomysł? No bo to nie jest oczywiste. Czym innym jest, jak jesteś w grupie ludzi, z dziada, pradziada, jeszcze te motocykle są. Jak było u ciebie? Wydaje mi się, że każdy w życiu ma coś takiego, co wywołuje u niego ciarki. Ciarki, łzy w oczach i w ogóle uśmiech na twarzy. I u mnie James Dean na motocyklu. Bardziej Brad Pitt, ale okej, okay, w tym kierunku idźmy. W każdym razie u mnie to były zawsze motocykle. Nie wzięło się to też znikąd. Mój tata jeździł motocyklem i ja też pochodzę z mniejszej miejscowości, gdzie rokrocznie odbywały się duże zloty motocykli ciężkich i weteranów wojennych. Tak więc ja od małego z tatą zawsze za rączkę na te zloty co roku. Jakby mnie zawsze pociągał dźwięk motocykli, potem dopiero wygląd. Natomiast miałam okazję kilka razy gdzieś tam sobie wsiąść na motocykl, posłuchać, jechać z jakimś tam kolegą mojego taty i tak dalej, i tak dalej. No i jakby lata mijały, jakby moje odczucie względem motocykli nie minęło. A w przypadku jakby samego faktu zapisania się na kurs, jakby zdecydowania się, że dobra, okej, idę, to był impuls. To był impuls. Po prostu siedziałam sobie któregoś wiosennego, pięknego popołudnia w domu i miałam otwarte okno i słyszałam, że tam tylko jeżdżę mi koło okna i mówię, Martyna, kolejny rok, a ty znowu nie jeździsz. No i jakby od razu otworzyłam komputer, zapisałam się, więc tak to wyglądało. I historia się rozpoczęła. Słuchajcie, jako stacja towarzyska by BMW Motorrad Smolawiński, my chcemy wam pokazywać, że motocykle to nie tylko te ciężkie Harleje przysłowiowe, ale to jest cała gama motocykli, gdzie każdy znajdzie coś dla siebie. To są przede wszystkim bardzo ładne maszyny, na których bardzo fajnie się też wygląda, więc chcemy was też trochę zachęcić do tego stylu życia, żebyście go mogli poznać. Stąd to nasze dzisiejsze spotkanie. Mam nadzieję, że w jakimś sensie wartościowe i przybliżające te pierwsze momenty na motocyklu. Będziemy tutaj do końca lipca na pewno, będziemy wam przybliżać świat motocyklowy i słuchajcie, przyświeca nam takie hasło rookie to rider, czyli ten taki debiutant, nowicjusz, który ma się stać riderem i faktycznie mamy konkurs, w którym można kurs na prawo jazdy w szkole jazdy OSK High wygrać, do czego was mocno, mocno zachęcamy. Więcej szczegółów znajdziecie na naszym Instagramie Stacja Towarzyska. Pokrótce, trzeba zrobić fajne, kreatywne zdjęcie w naszej strefie, oznaczyć nas, mieć, uwaga, 18 lat, bo ten kurs musi się wam na coś przydać. Oznaczyć nas, post musi być publiczny i gremium motocyklowe wybierze najfajniejsze zdjęcie i pod koniec lipca ogłosi triumfalnie, kto taki kurs prawa jazdy u nas wygrał i kto być może dołączy do wielkiej rodziny motocyklowej, bo kurczę, chyba coraz więcej osób na tych motocyklach śmiga. Mimo tego, że dzisiaj, słuchajcie, pada deszcz, to cały czas słyszymy po Hetmańskiej, jak coś jeździ. Ja wam bardzo dziękuję za dzisiejsze spotkanie.
Mam nadzieję, że będziemy się widywać częściej. Wy dzisiaj jeszcze z nami trochę zostaniecie, więc wszyscy, którzy mają jakieś pytania do Motobandy, czy też do nas, śmiało pytajcie, podchodźcie, dotykajcie. Te motocykle tutaj są dla was. Możecie robić sobie zdjęcia, możecie już myśleć nad jakimś kreatywnym zdjęciem, żeby się oznaczyć. Więc tylko wystarczy zrobić ten kolejny krok i zostać motocyklistą. Naprawdę, do czego was bardzo zachęcamy. A na ten moment Motobandzie dziękuję serdecznie. Dziękujemy. Dziękujemy.